Cześć, witajcie kochani, oto nadchodzi wiekopomna chwila. Otóż za chwilę będziemy losować zwycięzcę mojego konkursu, który ogłosiłem przy okazji osiągnięcia liczby 100 widzów. Jeszcze raz wam serdecznie za to dziękuję. Dobra. Także jak już tu było wcześniej w opisie, tak samo jak w filmiku, jak tłumaczyłem, tutaj mamy opisane, za co otrzymuje się jaką ilość głosów. I tak, no trudno było mi trochę tu wybrać, że tak powiem wybrać, wpisać wszystkich uczestników, ponieważ dzięki wspaniałemu połączeniu Google Plus i YouTube'a po prostu niektóre komentarze pojawiają się, tak powiem, na gdyby no, z czymś związanym z Googlem, a nie związanym dokładnie z YouTube'em, i dlatego tutaj nie było wszystkich głosów, ale spokojnie, wraz z patrzeniem w maila i po prostu szukaniem wszystkiego dotarłem, przydzieliłem odpowiednio punkty. I co? Zaczynamy. Dobra, oto jest liczba uczestników, jak widzicie jest was 22, tutaj jest liczba głosów, chcecie sobie zatrzymajcie, porównajcie. I tutaj już sobie przygotowałem, że tak powiem, dla każdego numerek. Otóż jak to zrobiłem, żeby było tak najbardziej sprawiedliwie, myślę. Po prostu kopiowałem tą listę, eliminując ludzi, z którym skończyły się głosy. Dlatego, jak widzicie, pod koniec zostało tylko dwóch użytkowników, którzy mieli po 10 głosów. Dobra, więc aby też to było wyglądało jak losowanie, użyjemy strony random.org, podam w opisie. Ta strona jest o tyle fajna, że po prostu dzieli nam, znaczy dzieli, przy, no losuje nam po prostu numerki, nie? I właśnie z tej strony skorzystamy. Jak widzimy w moim arkuszu, tutaj mam taką funkcję, co podlicza wszystkie głosy i w sumie wyszło 72 głosy, czyli wystarczy tutaj od wartości min do wartości max, czyli naszym 72, po prostu wpisać i zrobić generate. To nam wygeneruje kody, wykonuje liczby, które sobie porównamy później z arkuszem w Excelu. Żeby nie było, że to jest ustawione przez jakieś 5 sekund, będę klikał randomowo generate, a następne dwa kody będą przydzielone już do użytkowników. I jeszcze jeden motyw. Otóż jeśli tutaj, bo jak już wiecie, macie tam po parę głosów albo po jednym, zależy jak tam, czy kryteria spełniliście. Jeśli na przykład, no nie wiem, tutaj pan Emil Kowalecki z numerem 38 zostanie wylosowany raz. I jeśli za chwilę wygeneruje się znowu liczba 38, będzie trzeba, znaczy no będziemy po prostu jeszcze raz losować, ale jeśli, no to już nie będę szybko, jeśli wylosujemy 38 i kolejny numer, który też będzie miał pan Emi Kowalecki, niestety, ale, znaczy nie niestety, na szczęście dla niego pan wylosuje dwie gry. No dobra, także przez 5 sekund teraz sobie będę klikał generate i potem ostatnie dwie będą przypisane do numerka. No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Dobra. I teraz jedziemy losowanie. Czyli drugą nagrodę, czyli Fear 2 Project Origin wygrywa pan z numerem 67, czyli Nine Bike, przepraszam. Gratulacje. Drugi numerek, 15. Fira 3 wygrywa. Wygrywa Mateusz Żalski. Zwycięzcą gratuluję. Zapraszam do wspólnej zabawy na YouTubie, oglądania moich filmików i osiągania kolejnych, że tak powiem, kamieni milowych mojego kanału. Oczywiście za odpowiednią ilość widzów lub jakieś zdarzenia, kiedy będzie możliwość, będę robił też konkursy w formie takiej jak teraz, myślę, w formie dziękczynnej lub jakiejkolwiek. Także dzięki za uczestniczenie i to zapraszam do wspólnej zabawy kiedyś jeszcze, jak coś znowu ogłoszę. Zwycięzcom gratuluję i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, hej!